Czy jesteście gotowi na przygodę? Czy jesteście gotowi? Tak! Dokładnie, witam Was bardzo serdecznie w odcinku Join Play Games, najlepszy kanał na świecie. Jeśli zasubskrybowałeś, zostaw łapkę w dół i oczywiście powiadam to wszystkich znajomych w komentarzu. Napisz listę znajomych, wypisz swoich kolegów z klasy, powiedz im, kto tutaj rządzi. Na moim kanale istnieje rząd demokratyczny. Tu liczy się każdy twój głos. Zagramy tutaj Warface. Jest to gra przygodowa, typu strzelanka. Rzucasz granat, mówisz po kurze. No, tak się kończy.
A tu i. No, gram dalej. Let's go, motherfucker, motherfucker.
Okej. Okay. A jaki temat mi się dzisiaj wylosował? No. Hej. Poznaj nowe napoje herbaciane Q's Tea. Mi się dzisiaj wylosował? No okej. Okay. Nie taki trudny. Tekściki, sytuacje czy schematy zachowań, które... z jakiegoś powodu zyskały wirusowy zasięg, są czymś więcej niż tylko obrazkami i filmikami, które scrollujemy na fejsie, a potem o nich zapominamy, albo czasami modlimy się, żeby o nich zapomnieć, gdy wszyscy nimi spamują. To pełnoprawna część kultury, która może mieć wpływ na treści, które konsumujemy, w tym także gry. Ja jestem fan Gotten, a dzisiaj właśnie o tym, o memach, które twórcy postanowili przemycić do swoich produkcji. Hej, Okej, kumple, zróbmy to. Leroy Jenkins. Oh my god, he just ran in. To mój cosplay jednego z najbardziej znaczących memów świata gier. Kto by pomyślał, że jeden głupi i zabawny okrzyk poprzedzający zrobienie czegoś naprawdę nierozsądnego, ale i romantycznego, nawet po 12 latach, będzie wciąż głęboko zaryty w kulturze internetu. To znaczy, właśnie tak w zasadzie rodzą się memy. Ktoś zrobi coś losowego, a potem już cały świat próbuje to przedrzeźniać. Ale od początku. Cofnijmy się do roku 2005, w którym to członkowie gildii z World of Warcraft Pals for Life zebrali się przed wejściem do Upper Blackrock Spire, 10-osobowego rajdu, zastanawiając się nad sensem zabierania się za bossa Solarkara Flamewreatha, a co za tym idzie, podejmowania naprawdę wymagającego zadania. Leroy miał jednak mocny argument. Solarkar gubił sprzęt, którego potrzebował.
Lider grupy przedstawia strategię działania, kolejność rzucania czarów przez swoich kompanów, aż nagle w połowie zdania dzieje się to. Jak nie trudno się domyślić, zszokowana grupa wkrótce wskoczyła w kłębowisko Welplingsów zaraz za Jenkinsem i razem z nim została zmasakrowana. Leroy, you were just stupid as hell. Spontaniczność nagrania po latach wydaje się być mało wiarygodna, ale nawet jeśli to, co dzieje się na materiale, zostało wyreżyserowane, to chyba nikt nie spodziewał się, że okrzyk wyposażony we właśnie taki kontekst uczyni Leroya najsławniejszym graczem WoWa na świecie, a żart oprócz milionów graczy podłapie także sam Blizzard, dodając specjalny achievement właśnie w tamtej lokacji oraz samego NPC-ka Leroya Jenkinsa. Mało tego, swojego nawiązania doczekał się także w Hearthstone'ie, a także poza światem gier. Analogicznych przykładów mówiących o takiej skali może być niemożliwe, ale to nie znaczy, że był to odosobniony przypadek, kiedy to, z czego śmieją się gracze, miało istotny wpływ na przyszłą zawartość tytułu, nawet jeśli to był malutki fragment kontentu. Jeszcze przed wyjściem Maxa Payne'a 2 twórcy urządzili swoiste Q&A na forum 3D Realms, gdzie gracze mogli zadawać pytania odnośnie przyszłych rozwiązań, które będzie dane im zobaczyć w nadchodzącym Max Payne'ie 2. Jeden z forumowiczów zadał pytanie: What's about moving? Tak, pytanie brzmiało: a co z ruszaniem się? Albo ze sterowaniem? W każdym razie nikt do końca nie wiedział, o co mu chodzi, a ten nie sprecyzował tego, co miał na myśli. Innym wydało się to na tyle losowe, że zaczęli zadawać te dziwne pytania wszędzie, gdzie się da, nawet jeśli w ogóle nie pasowało to do kontekstu. W końcu w Maxie Payne 2 twórcy puścili oczko do społeczności, przemycając tekst do rozmowy między dwoma oprychami. Co z ruszaniem się? Co z ruszaniem się? Po prostu stawiasz jedną nogę obok drugiej. Śmieszne. A propos wypowiedzi graczy, które z jakiegoś powodu wydały się zabawne i rozpoznawalne dla innych i ostatecznie trafiły do gry. Ekipa z Valve odpowiadająca za Team Fortress 2 sprawnie reaguje, albo przynajmniej reagowała na to, z czego śmiali się gracze, i wiele żartów stało się inspiracją do wprowadzenia drobnych easter eggów nawiązujących do memów. Kiedy popularność reklamy ShamWow, czyli niesamowitej szmatki, która niszczy konkurencję swoją chłonnością oraz skutecznością wycierania przeróżnych powierzchni, była u szczytu, gracze Team Fortress od razu skojarzyli występującego w reklamie Vince'a O'Farra ze scoutem z Team Fortress. I hej, trudno się dziwić, Vince Offer wygląda, jakby wyciągnąć model z gry i ożywić go w realnym świecie. Tak się składa, że scout wypowiada kilka kwestii niemal żywcem wyciągniętych z reklamy. Crockett to określenie, które można utożsamiać z typowym gamingowym slangiem właściwym dla społeczności danej gry. Crockett to nic innego niż wyrzutnia rakiet, która w Team Fortress zasłynęła z zabójczych krytyków. Łapiecie? Critical i Rocket. Crockett. To połączenie. Valve postanowił... Podłóż bombę. Początek rundy. Bomba przechwycona.
postanowiło dodać specjalny achievement Crack Block, który otrzymujemy, jeśli uda nam się przetrwać bezpośredni strzał z wybuchowego pocisku. Demonite to również nieoficjalne określenie na sposób gry Demomanem, który polega na walce głównie wręcz. Valve w odpowiedzi stworzyło set, którego nazwa po polsku niestety traci swój urok. Demolka Tysiąca i Jednej Nocy, która co prawda... zawiera follow-up do tytułu historycznego zbioru baśni i legend, albo bardziej wizerunku stworzonego przez Disneya, ale angielska nazwa 1001 Demonite zawiera i jedno i drugie, włącznie z fanowskim określeniem buildu Demonite'a. Co więcej, właśnie tak nazywa się jeden z robotów w trybie Man vs. Machine. Więc zdecydowanie udział społeczności został uhonorowany w grze wyraźnie. Cała masa bohaterów League of Legends zawiera nawiązania do memów stworzonych i rozpowszechnionych przez społeczność i nie sposób teraz wymienić je wszystkie, dlatego rzucę tylko kilkoma. Skin do Mordekaisera przedstawiający żelaznego, okutego bohatera w wersji heavy metalowej nosi nazwę Pentakill, a wedle lore jego gitara elektryczna nosi nazwę Numero Uno, co swoją genezę ma w żartobliwych przytykach skierowanych do brazylijskich graczy, którzy doczekali się łatki troli. Z jakiegoś powodu w pewnym momencie Brazylijczycy kojarzeni byli przede wszystkim z Mordekaiserem i z tym tekstem pochodzącym z YouTube'owych parodii. Zawodowy gracz iMactP, prowadzący kanał na YouTubie z ponad 1,5 miliona subskrypcji, swego czasu często grał Heimerdingerem i w różnych sytuacjach używał catchphrase'a Rise Your Dongers, co podchwycili jego fani, spamując frazą także na twitchowym czacie, pisząc pasty na Reddicie i tak dalej. Co prawda pomiędzy 2012 rokiem a 2015 są aż 3 lata różnicy, a dla mema oznacza to czas, w którym zdążył już umrzeć śmiercią naturalną z 30 razy, 30 razy zmartwychwstać i znowu umrzeć. Ale tak, w sezonie 5 po wizualnym reworku postać doczekała się tekstu nawiązującego do powiedzonka iMactPie. Raise your what? Podobną genezę ma także tekst Vi wykrzykiwany podczas ulta. Get dunked! Nawiązuje on do catchphrase'a z Pro As Heck Guide to Mastery, gdzie używany był dosyć często. Get dunked. Get Dunked ma też swój hołd w skinie Dariusa, Dunk Master. My hands are shaking, but I'm still shooting! I'm still getting headshots! It's like boom, headshot! Ta fraza brzmi jak coś oczywistego, połączenie słów, które w świecie FPS-ów istniało od zawsze, migające nam gdzieś w głowie za każdym razem, gdy uda nam się ustrzelić bańkę. Tak naprawdę pochodzi z dość starej serii mockumentary Pure Pwnage, prezentującej życie fikcyjnego kanadyjskiego progamera. W każdym razie oprócz obecności tekstu w setkach, jeśli nie tysiącach przeróbek, deweloperzy często nawiązują do tego tekściku, umieszczając go najczęściej w formie achievementu, tak jak chociażby w Paladins. Jak widzicie, memy to poważna sprawa. Myśl przewodnia z tego filmu to chyba róbcie głupie i dziwne rzeczy, a potem wrzucajcie je do internetu. Być może będziecie mieli ponadprzeciętny wpływ na popkulturę. Chyba tak to powinno brzmieć. A na dzisiaj to wszystko. Mówił do was Pan Gotten. Cześć. Ale to trudno mi się trafić. Dobrze. I tak nie oglądacie na pewno. Kto napisze, że wytrzymał do tej chwili, nie napisze pod komentarzem lubię pączki. Tak, lubię pączki, jeśli ktoś wytrzymał do teraz. Właśnie teraz możecie wygrać GTA 5 pisząc pod moim komentarzem w tym filmiku, co teraz nagrywam, Warface'a lubię pączki. Jeśli napisałeś w tym komentarzu, dostajesz GTA 5. Ale nie... Kurde, miałem was być cieszony, zapomniałem, że z wami jeszcze gadam. To...
ci G2 na koncie. Wbiję ci czarny level. Dobra. Ej, co to za IP? Zenek! Co to za IP w ogóle? To jest tego serwera. Na chuj kurwa. Nie wysyłaj tego! No bo to robię gównem. Kiss my ass. Suck my. Mam granata, który zabija od razu. Ha 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 ha. Musisz im trafić XD! Kurde! Prawie gościu dostał ode mnie, dobra. Lewa, gdzie jesteś, bo cię muszę zabić. Bo Zedek jesteś w CT. Jaki jestem w Steamie? Ja jestem w... Ej, co wygracie? Co wygracie? O, plewa jest w... Zenek, miałeś... Miałeś bijać... Miałeś bijać mi G2. Zenek. Ale Martin, teraz... Zenek! Teraz gramy do 6. Nikt nie lubi... Nie wiem, co, kim trzeba być, żeby... Jo. Powiem ci coś, jaki masz perk, Zenek? Flara. A ja ciemne okulary. Ciemne okulary to gówno. No wiem. Tylko ci ekran przyciemnia. Mam tajemnicę. Kurde, gościa na o kurwa, kampi. Kampisz, masz przejebane. Gdzie on kampi? Powiedz mi, gdzie on kampi, tego zajmę. Jo, no, mam pe... Ty ej, jesteś, chłopaki, mam nieskończoność amo. No tak. Mam nieskończoność. Nie zetraj się tym nieskończonym, mamo. Jesteś gównem. Mam zwinne palce. Te zwinne palce nic nie dają. Nic? Nie. Polecam kości krop. Natychmiastowe przeładowanie. Zabiłem trzech z morza. To jest niemożliwe. Trzech naraz. Czterech! Kogo ja zajmę? Mam natychmiastowe przeładowanie. No wiedziałem, że kurwa kampi. Mikolak. O, rekrutacja. Ale czterech naraz. Kurwa. Dlaczego Mikolak? Nie wiem, bo ma... Co się kurwa dzieje? Pro! Teraz zabiłem, nie? Zenek! Ja też ciebie zabiłem raz. No, na mnie Mada. Robisz Mada faka. A myślałem, że to się plewa. Kurwa jebana! Ten pain taki koks niby, wiesz, bił nam na nasz spał, na jego zajebałem, jak on chciał mnie zajebać z noga. Serio? Ty taki fajny kozak jesteś. No, masz przejebane jakiś pokaż. Zobacz, który ja mam levela, który ty.
Nie wiem, to jak masz strzelca wyborowego. Ale wiesz, ile ja w to gram? A wiesz, ile? A wiesz, ja miałem kiedyś tutaj ostatni level. Headshota, pięknie. Bo ty kurwa jak kampisz, szmato. Jak tak, to byś miał przejebane, bo jesteś małą cipką, która tylko kampi. No ale dzieciaku, ale jest, tak, jest taka komenda jak ukośnik free level, nie? A znowu szmaciura kampi. No dawaj, chodź na dół, chodź na dół. Nie, bo mam 8 HP, to pierdol się. Gdzie on jest? Na te dwa? Patrz, on jest taka cipa, że on musi kampić tam, co nie? On jest na te dwa? No? Nie, 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 on kampi na tej wieżyczce ciągle. Masz zjebane. Patrz. Kurwa, jestem mass killer przed tym. Bo to mój gag. No, jakiś kurwa cheaper powinieneś mieć. Masz przejebane. Właśnie widzę. To teraz nie praj, teraz cię rozpierdolę, rozumiesz? Dawaj, czekam. Czekam na ciebie. Czekam na ciebie, kochanie. Kiss my ass. Czekam na ciebie, kochanie. Ej, a już nie kampisz na tam? To kurwa.